Witam Państwa bardzo serdecznie na takim krótkim briefingu prasowym. Dziękuję za przybycie Pani Radnej, Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Wieluszkowskiego, Pani Wiesławie Lewik. Witam Pana Kierownika Oddziału KRUS w Wieluszowie, Pana Leszka Jasińskiego. Witam również kolegę Piotra Kołodziejczyka. Mam, drodzy Państwo, kilka dobrych informacji do przekazania dla mieszkańców powiatu wieluszowskiego, dla Wieluszowa. Jak wiecie, 1 lipca rusza rozszerzony już program 500+, program Rodzina Plus, który jest rozszerzony na wszystkie polskie dzieci. Dotyczy on, dosięgnie on prawie 4,5 miliona rodzin, obejmie 7 miliona dzieci. Skorzystają z tego programu prawie 7 milionów dzieci, dokładnie 6 milionów 800. I chciałem kilka słów powiedzieć na temat tego programu. Mianowicie wnioski dotyczące programu 500+ można składać od 1 lipca w formie elektronicznej na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i na portalu internetowym Empatia. Natomiast w formie papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia. Co warto również, drodzy Państwo, drodzy rodzice, wiedzieć, mianowicie złożenie wniosku w lipcu bądź sierpniu oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do 31 października najpóźniej. To nie oznacza, że zostanie wypłacone we wrześniu bądź w październiku, tylko do 31 października może zostać wypłacone. Złożenie wniosku we wrześniu daje również gwarancję, iż to świadczenie z wyrównaniem zostanie wypłacone do 30 listopada. Z kolei osoby, które złożą wniosek po 30 września, no wtedy program będzie od tego momentu obowiązywał. Czyli jeśli ktoś złoży wniosek 1 października, to niestety już nie będzie wypłacany wstecz, tylko od tego momentu. Dlatego też zachęcam wszystkich mieszkańców Wieluszowa, powiatu wieluszowskiego, aby składali wnioski bez zbędnej zwłoki, aczkolwiek mają Państwo na to 2 miesiące. Też ważna informacja dla rodziców, którym się właśnie w tym czasie pociechy urodzą. Mianowicie od 1 lipca rodzice będą mieli 3 miesiące na to, ażeby złożyć wniosek i wtedy te pieniądze zostaną wypłacone wstecz, czyli ta cała od 1 lipca pula pieniędzy. Drodzy Państwo, nie trzeba przekonywać o walorach i o pozytywnych efektach programu 500+. Ten program spowodował przede wszystkim likwidację biedy wśród polskich rodzin, tego ubóstwa, które było w ostatnich latach widoczne. W 2016 roku, kiedy rząd pani Beaty Szydło wprowadził ten program, z którego opozycja się śmiała, o którym mówiła, na który nie ma pieniędzy, okazało się, że pieniądze się znalazły, że nie zrujnowało to budżetu państwa, że wprost przeciwnie, spowodowało impuls gospodarczy. Stanowi ten program wartość dodaną właśnie wzrostu gospodarczego Polski, który jest jeden z najwyższych w Europie. I dlatego też to poszerzenie tego programu, walka z mafiami VAT-owskimi, z mafiami paliwowymi powoduje, że pieniądze w budżecie znajdują się, ażeby właśnie je tak redystrybuować, aby dotarły do wszystkich polskich dzieci. Dlatego też dziś, można powiedzieć, w przeddzień poszerzenia tego programu zachęcam wszystkich rodziców do składania wniosków z programu 500+. Życzę jednocześnie, ażeby właśnie te środki, które wpłyną, dobrze wykorzystać, chociażby poprzez urlop, spędzenie z rodziną właśnie bezpiecznego urlopu i radosnego czasu. Drodzy Państwo, ale mówimy o tym, że mówimy głównie o piątce Morawieckiego, w mediach mówi się o tych dużych programach społecznych,
które są wprowadzane w Polsce, natomiast jest również szereg zmian, które na co dzień są realizowane w parlamencie. I tutaj mam również bardzo dobrą informację dla rodziców dzieci, które znajdują się w szpitalu. Mianowicie do tej pory była stosowana niechlubna praktyka ze strony szpitali. Mianowicie wprowadzano opłaty za pobyt rodzica przy łóżku dziecka. Niejednokrotnie ten pobyt był wręcz nie na porządnym łóżku, ale na jakimś materacu albo na krzesełku i za to musiał rodzic płacić. Z dniem 1 lipca zostaje to zlikwidowane, mianowicie pobyt rodzica w szpitalu przy dziecku będzie bezpłatny i zostanie również zapewniony dla rodzica posiłek. I to jest po prostu taka normalizacja, standaryzacja tego życia społecznego, które się w Polsce dzieje, bo to, co było do tej pory, czyli pobieranie opłat często za to, że człowiek tylko i wyłącznie na skrawku podłogi przy swoim dziecku kilka godzin spoczął, za to musiał płacić. I to było naprawdę niegodne, żeby w XXI wieku w cywilizowanym kraju za takie rzeczy płacić. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu wprowadzono również poprawki do karty nauczyciela. Nauczyciele otrzymają zapowiedziane 10% podwyżki, jak i zostaje skrócona droga awansu nauczycieli. Jak wiemy, są to efekty porozumienia między rządem a związkami nauczycielskimi, ale jest to z drugiej strony początek dopiero jakby dowartościowywania tego pięknego zawodu, jakim jest zawód nauczycielski, nauczyciela, i myślę, że do września będą widoczne kolejne ustalenia i kolejne efekty tych właśnie obustronnych rozmów między środowiskiem nauczycieli i rządu. I drodzy Państwo, kolejna sprawa to zaostrzenie ustawy prawa karnego, jeśli chodzi o pedofilię. Jest to czyn niegodny i z nim należy walczyć i nie ma on żadnego usprawiedliwienia w jakiejkolwiek grupie społecznej czy zawodowej. I na koniec, drodzy Państwo, życzę Wam, drodzy mieszkańcy Wieruszowa, udanego wypoczynku, dobrej pogody dla rolników, również deszczu, bo on jest, jak wiemy, bardzo potrzebny, i bezpiecznych wakacji. Dziękuję.